tête floue comme un nuage, un bras piqué d'un cathéter. On m'a couché sur un billard afin de fouiller ma chair. Je serai dans quel pourcentage? La suite sera-t-elle un calvaire? Morphine me libère. Oui, j'appuie. Gdzie byłem?
gdzie byłem? No nie, bo to nie tylko. Zobaczmy, wystawy były w Warszawie, w Jeleniej Górze, w różnych miastach w Zwierzu, w różnych miastach też na Śląsku, teraz jest wystawa w Wrocławiu, także w Łodzi była ostatnio Politechnika. Tak, ale mówię o tym, że ty wie, gdzie pan bywał. No tak, to jest taki plener gdański, wreszcie wjeżdżąc do Trójmiasta. Nie rozwijałem się po różnych bejterowach i innych miejscach. Tylko spędziłem plenernie w Oliwie i w Gdańsku, żeby pokazać takie inne spojrzenie, które były zdjęcia w internecie, nie są to ciekawe. Kadry i tak dalej. Przybliżyć trochę z innej strony, nie tylko tradycyjnej. Czyli tak, no, zaczynamy. Dlaczego to? No to ponieważ mój pierwszy rysunek z 47 lat, to datowany na 20 września 66, no, to zawierał przede wszystkim lokomotywę w pędzie. No i po 10 latach udało mi się zrealizować moje marzenia dziecięce, czyli pojeździć trochę na prawdziwych parowozach. Mówiłem zdjęcia dla Muzeum Kolejnictwa, bo to wtedy były takie czasy, że wąskotorowa, kolejka. No, tu jest wąskotorowa z Kośniewic, a tu jest szerokotorowa Kamieniec Ząbkowicki i Głock, 87 rok. Także wtedy dostałem pozwolenie, wtedy było tak, że właśnie się dostawało pozwolenie z milicji na fotografowanie i Muzeum Kolejnictwa na pulę i w ten sposób się dostawało możliwość. No i w ten sposób pokazywało się zezwolenie i maszyniści zapraszali do budek i w ten sposób przejeździłem po Polsce. I poniosła pana ta lokomotywa? Tak, tak. Tak jak wciągają z Karlowie. Właściwie 31 lat zacząłem rytelnie pracować nad modelami, nad portretami, nad architekturą. No to jest ostatni właśnie mój komik. Trochę zachowanie czegoś. Architektury, tak, tak. Zwłaszcza tutaj, bo na przykład w internecie jest pięknie pokazana Gdańsk, Kopenhaga, można wszędzie dojść, a tu na to podwórko już nie wejdzie internet, bo jest jeszcze nie zniszczone czy nie odnowione. No niestety nasza Polska od kilkunastu lat jest niszczona potwornie przez to nawianie bezsensowne, tanie i no niestety. Także łowię takie smaczki, gdzie to nie zostało odnowione. To jest dla mnie, ale też ważny człowiek, czyli Sławek Krajewski, w Warszawie teraz jest. No, dziękuję tam Agnieszce Łowackiej, Markowi, Zbyszkowi Stolarczykowi, z którym przejeździłem wiele kilometrów. No i wszystkim, no, którzy nie pamiętam, zwłaszcza tym, którzy mi pozwalali do prac, no, jako modele. To jest nieoceniona była pomoc. Dziękuję bardzo za przybycie. Zapraszamy na nauki. I zapraszamy do wpisywania się, tak? Tak. Sięga pan do słowa i wielkie dzięki. Gratulacje. Bardzo nam miło, że pamięta pan o człowieku. Wielka przyjemność, prawda, gdzieś nie każdy nie było, ale to bardzo. Ale odnajdujemy się przyjemność. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I zapraszam. Ale to pójdź. Nie, nie pamiętam. Thank you.
picture it all. Call and update it, oh. Picture we all see. Touch you, but oh, oh, no one was there. So no one touched you. Oh, no. Do you? No. Hope. Why do I have hope? Why do I lose hope? No jak tam nie wiem. No wreszcie wiem jak się nazywam, bo tak tam jak zwykle emocje. Także muszę sprawdzić, bo może to jest jakaś twoja ciocia, która miała wiesz w dzień, ale. To jak się nazywasz? Ale może nie, a może Stefan, bo Andrzej, nie wiadomo. No jak się czujesz? Jakie plany na przyszłość? No następne 50. Jakie plany? To. Mocne, ale musisz wyłączyć kamerę. No właśnie po to włączyłem, żeby cię później za słowo złapać. A to nie, ale obchody będą trwały. Trwały będą. Do końca roku. O, tu go tak, zobacz, tak dostojnie wygląda na tle tego zegara. Niech się po ten To jest grupa 90, zobacz, to jest grupa 99, istniejąca, jednak nie istniejąca, ale to jest ich wina, bo do tej pory nie zrobiliśmy wystawy. Będzie wystawa? Istniemy na temat jego pracy. Cokolwiek powiemy, to wiesz co powiem, co? No. Że po tobie tylko po to. Mam się obrazić. No ładna wystawa. Na tyle się powiedziałem. Jesteś tobie mnie dumny. To może dumny zrobić po tobie teraz. Dumny jesteś. Kto może zrobić teraz wystawę tyle po tobie? No kto? Ja. Znowu tylko ty. No właśnie. Szykuj się, niedługo. Przecież obchody trwają. Teraz wszystkiego dobrego. Będziemy w kontakcie. No i to jest tak. I potem już wsadzono mnie, ponieważ miałem dziadku. Dans l'euphorie d'un instant j'ai